trzy rzeczy, które wydaje mi się, że warto jakoś wyjaśnić. Pierwsza to jest, o co nam chodzi z tą kontrolą społeczną, lokalnie strażnikiem łożdowym. Znaczy, jaką byśmy tu dali definicję? Definicji jest dużo różnych definicji, typu tam ten, kto patrzy, kontroluje działania władzy, patrzy władzy na ręce i tak dalej. Na potrzeby tego spotkania, żeby to było jakieś bardziej konkretne, a będziemy to trochę pogłębiać, proponuję taką definicję, że jest to ktoś, kto zadaje pytania, będziecie zadawali pytania na pewno, będziecie się interesowali tym, jak jest, aby sprawdzić przyczyny podejmowania decyzji. Czy to będą finansowe decyzje, akurat nie w tym monitoringu, czy to będą inne decyzje, ale Was interesuje, jak do tego doszło, że coś się dzieje, na ile to jest zgodne z potrzebami ludzi, którzy mieszkają w tej społeczności, z prawem, z celami, które sobie to prawo stawia, czy polityka lokalna i standardami jakiegoś takiego no, współżycia społecznego. I to badanie. Pierwsza rzecz to, to sprawdzacie, a druga, że to prowadzi do jakichś działań, które służą później zmienianiu. Często musicie się spotykać z tym, a przecież jest NIK, to po co? A jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Więc po co właściwie ta wasza działalność, to jest na nic, to jest takie tam krzyczenie. Ale zobaczcie, to myślę, że to bardzo dobrze widać na przykładzie NIK-u. NIK produkuje niesamowite raporty. Nic z nich nie wynika. I to jest frustracja kontroli instytucjonalnej. Oni mają bardzo wyraźnie określone, co oni mogą. Oni mogą przedstawić i co zrobią z tym organy państwowe, to jest... Konferencje prasowe. Mogą zrobić. Czasami coś się zmieni wtedy, kiedy mają właśnie ten środek prawny, że jeszcze skierują sprawę do prokuratury. Bardzo często nie dzieje się z tym nic, ale to też jest dla nas świetny sojusznik, bo my przecież też to czytamy, my też to wiemy i my też możemy z tego korzystać. To, co jest niesamowitą rzeczą w kontroli społecznej, to jest ta nasza kreatywność i to, że my właściwie możemy z tym zrobić wszystko. Jak sobie wymyślimy, że coś trzeba by zrobić, żeby spowodować, że machina ruszy, przymusić kogoś do działania, nie wiem, różne są sposoby działania. Jedni organizują marsze, inni, nie mówię, że w kwestii kontroli NIK-u, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest marsz w kwestii jakiejś innej rzeczy, jakieś pikiety, jakieś akcje z mediami. Ktoś pójdzie do sądu, żeby niekoniecznie sprawdzić to, co NIK napisał, czy zrobić coś, co NIK napisał, ale NIK dał wskazówkę i zostanie sprawdzone co innego. W każdym razie obywatel właściwie może spowodować, że to państwo działa. I bardzo często my de facto jesteśmy w takiej roli. W roli uzupełniającej to, co w państwie nie działa, ale niekoniecznie jakiejś wielkiej roli, że my odkryjemy nie wiadomo co, bo rzeczywiście my często nie będziemy mieć do tego kompetencji aż takiej. Więc kontrola instytucjonalna właśnie nie ma tej możliwości popchnięcia często rzeczy do przodu, jest ściśle określona prawem, wiadomo co trzeba zbadać. Wy możecie zbadać właściwie wszystko, co wam przyjdzie do głowy, pod warunkiem, że macie jakiś punkt odniesienia. No i też jakby bada tam, nie wiem, racjonalność, zasadność, coś tam, a nie zbada pewnych innych rzeczy. I jeszcze padła ta kwestia danych publicznych. Dla mnie ona jest o tyle ciekawa, że to jest temat stosunkowo nowy, że mnóstwo danych, które my moglibyśmy zbierać w ramach monitoringu, one już są. I teraz pierwsza z nimi rzecz jest taka, że są, ale często nie wiadomo, że one są. Są jakieś dane zbierane, trzymane przez instytucje, moglibyśmy je dostać, ale musielibyśmy wiedzieć, że one są. Druga, że są niedostępne, po prostu trudno je dostać, ale... No i trzecia, że są publikowane. I to jest dla nas wielki sojusz. Wydaje mi się, że z danych publicznych bardzo warto korzystać, szukać ich, sprawdzać w różnych miejscach. My w tym monitoringu też staraliśmy się, te, które udało nam się pozyskać, to je pozyskaliśmy. Więc wydaje mi się, że to jest sprawdzone w miarę, ale gdybyście wiedzieli, że na przykład jednak są jakieś dane i wy o nich słyszeliście i one są właśnie w GUS-ie czy gdzieś tam centralnie zbierane i można porównać w całej Polsce, to wydaje mi się, że tutaj trzeba być aktywnie, mówić, że to trzeba pozyskać i się starać. I takie mieliśmy doświadczenia właśnie przy Korkowym, gdzie zaczęliśmy pozyskiwać te dane od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma całą furę danych, których oczywiście nikt nie wie, że one są, tak? One są w raporcie w postaci wykresów. Ale jak ktoś ma już jakieś wykresy, to już wiadomo, że skądś miał dane i wtedy można o to pytać. Chciałabym, żebyśmy popracowali solidnie i szczerze. Każda dwójka dostanie pytanie jakieś. To jest pytanie, które sobie trzeba przedyskutować. Ono nie będzie, myślę, często nie będzie specjalnie łatwe, ale chociaż po tych
po tych waszych potrzebach wnioskuję, że możecie mieć całkiem sporo przemyśleń na ten temat. Omawiacie to w dwójce i później piszecie odpowiedź na, to pytanie na flipcharcie. Prezentujemy wspólnie i dorzucamy różne rzeczy. To są ważne rzeczy związane z cechami strażnika. Te, które macie w swoich materiałach, gdzie to jest napisane jednym zdaniem. Wy pomyślcie, jak w waszej sytuacji lokalnej wy byście odpowiedzieli na to pytanie. A pytania są typu, czy osoba, no powiedzmy strażnik czy watchdog, co daje lokalnej społeczności, dlaczego powinna się konsekwentnie trzymać swojej roli, dlaczego musi dokumentować swoje działanie, dlaczego powinna być niezależna w swoich działaniach, co to znaczy, że działa w interesie publicznym i jakie zagrożenia na nią czyhają.